Na Mokotowie u świętego Michała był wspaniały ksiądz proboszcz, ksiądz Piotrowski, jeszcze tam oficer z powstania, kapelan odznaczony medalami. Niezwykle człowiek prawy, zdecydowany, bardzo taki męski. Zresztą on rządził wtedy diecezją w imieniu księdza prymasa, miał tytuł tak zwanego wikariusza generalnego i właściwie był osobą numer dwa w diecezji. A poza tym był doskonałym zwierzchnikiem i tak jak wspomniałem, koledzy moi byli naprawdę na wysokim poziomie. Stworzyliśmy taką grupę, taki team duszpasterski, dobrze się rozumiejący. Mieliśmy taki kościół dolny, otworzyliśmy dla młodzieży i tam powstał jeden z pierwszych w Polsce, o ile w ogóle nie pierwszy, pamiętam, zespół muzyki młodzieżowej, takiej big beatowej. Na tę mszę świętą big beatową młodzież garnęła się masami całymi. Zresztą nie tylko młodzież, bo i starsi ludzie tam przychodzili, bo im się to bardzo podobało. Klimat, atmosfera, już nie tylko sama muzyka, ale atmosfera takiej pewnej serdeczności, takiej radości w tym wychwalaniu Pana Boga była rzeczywiście taka niepowtarzalna. W tym czasie pojawiły się takie pierwsze piosenki religijne, jeszcze dawniej tłumaczone z francuskiego przez ojca Dival, śpiewane. Ksiądz Sierla, taki znany w Polsce ksiądz, który jako chyba ten jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy, z gitarą występował, te piosenki śpiewał. Potem cała taka grupa stworzyła się muzyków, między innymi Andrzej Rosiewicz do tej grupy należał też jako student, też tam swoje piosenki śpiewał, brał udział w tych naszych śpiewaczych wyczynach różnych. Potem taka pani obecnie profesor Zofia Konaszkiewicz, która ułożyła ponad 100 piosenek religijnych, które dzisiaj są popularnie śpiewane w Polsce, taka matka, która wszystko rozumie, czy tam inne jeszcze. A jej piosenki są tak piękne, że nawet Jan Paweł II w swoich przemówieniach je cytował.